Mojka, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Finnish Cafe. Opowiadam Wam o moim życiu w Finlandii, a tym razem w moim podcaście będziecie słyszeć moją rozmowę, pierwszy mój wywiad w języku fińskim przeprowadzony z nauczycielką języka fińskiego, która uczyła mnie, a teraz uczy moją córkę w szkole. No, będzie to trochę dłuższy podcast, bo temat jest dosyć ważny i udało nam się go chyba fajnie szeroko omówić, z czego jestem bardzo zadowolona. Postaram się go Wam również przetłumaczyć tak, żebyście naprawdę dostali pakiet takich wszelkich informacji związanych właśnie z nauczeniem języka fińskiego w fińskich szkołach, nauczaniem obcokrajowców języka fińskiego. Także zapraszam serdecznie na mój pierwszy wywiad. Dzisiaj razem ze mną jest Leena Maja Kenttämies, z którą przeprowadzę wywiad. Cześć, Leena Maja. No cześć, Anna. Kopelat. Jest mi bardzo miło i to duży zaszczyt dla mnie przeprowadzić z Tobą wywiad. Super, że się zgodziłaś wystąpić w moim podcaście. Dziękuję również za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt i jestem naprawdę dumna, że moja była uczennica przeprowadzi wywiad ze mną po fińsku. Dla mnie to jest bardzo ekscytujące, bo to mój pierwszy taki publiczny wywiad nagrywany w języku fińskim. No i oczywiście nie wiem, ile błędów popełnię przed moją nauczycielką. Jesteś nauczycielką mojej córki w szkole. I jak już wspomniałyśmy, byłaś także kiedyś moją nauczycielką. No i byłaś w zasadzie moją pierwszą nauczycielką języka fińskiego w Finlandii, wiedziałaś? Tak, na kursie dla początkujących. Tak, tak. Zaraz po przeprowadzeniu się do Finlandii zaczęłam chodzić na kurs fińskiego i to właśnie ty tam uczyłaś. A potem także na kursie integracyjnym. No ale powiedz, czego teraz uczysz? Uczę języka fińskiego jako języka obcego, czyli mówi się na to S2, S-KAKS. Jest to nauka właśnie języka fińskiego w szkole podstawowej dla tych, dla których język ten nie jest językiem ojczystym. Czy jest trudno pracować z uczniami właśnie różnej narodowości? No, samo uczenie nie jest trudne w porównaniu z na przykład wspomnianym kursem integracyjnym, gdzie poziom znajomości języka fińskiego wśród uczniów jest bardziej wyrównany. Oczywiście w pracy z dziećmi i młodzieżą są inne wyzwania. Poziom znajomości języka fińskiego wśród uczniów w szkole jest bardzo różny. A co jeszcze bardziej trudne, to to, że poziom edukacji wśród uczniów jest również bardzo różny. Językowo oczywiście nauczyciel jest w stanie pomóc, natomiast jeżeli są duże różnice w poziomie edukacji, wówczas no, oczywiście jest to trudniejsze i cały proces uczenia jest dużo bardziej skomplikowany. Ale nie powiedziałabym, że uczenie języka fińskiego jako drugiego języka jest szczególnie trudne, zwłaszcza dla osoby, która interesuje się i lubi języki i kultury. Czy na tych zajęciach języka fińskiego jest dużo uczniów? Czy to są duże grupy? Grupy są bardzo małe. Czasami bywa, że jest jeden uczeń. Największa grupa liczy około 11 uczniów. I czy dobrze rozumiem, że grupa to jest klasa i to są dzieci w tym samym wieku? Tak, w zasadzie w tym samym wieku. Oczywiście mogą uczniowie być rok starsi w danej klasie, ale generalnie są na tych samych poziomach poziomu klasy. A czy macie do tej nauki jakąś książkę odpowiednią? Albo na przykład, czy jest też jakiś ogólny program nauczania? Tak, jest program nauczania i on jest w zasadzie taki sam, jak nauka języka fińskiego w zwykłych klasach. Czyli mówimy tutaj o S1,
czyli fiński jako pierwszy język, język ojczysty, i fiński jako drugi język, SKAKS, i one mają praktycznie ten sam program nauczania i również te same kryteria oceniania, ale to są w zasadzie takie same przedmioty szkolne. I są do tego przeznaczone książki, zwłaszcza w poziomie wyższym szkoły podstawowej, czyli klasy 7-9. Tam częściej używa się książki i ta książka jest właśnie zgodna z programem nauczania. Z kolei na poziomie klas niższych szkoły podstawowej, czyli 1-6, sytuacja wygląda trochę inaczej, może o tym opowiem trochę później. Czyli jest do tego przedmiotu jakaś osobna, oddzielna, specjalna książka, czy jest to ta sama książka, ten sam podręcznik, który na zwykłym języku fińskim? No tutaj są w sumie różne rozwiązania i chyba trzeba by tu wyjaśnić bardziej właśnie organizację nauki tego języka fińskiego jako języka drugiego. W różnych szkołach jest to różnie organizowane. Na przykład w mojej szkole wygląda to tak, że uczniowie uczestniczą po części w zajęciach tych z S1, czyli język fiński, i dodatkowo też częściowo uczestniczą właśnie w języku fińskim jako język obcy, czyli SKAKS. Są 3 godziny języka fińskiego w tygodniu i 2 z tych godzin właśnie spędzają na zajęciach S2, a 1 godzina jest na zajęciach z języka ojczystego tych dla wszystkich dzieci. W niektórych szkołach jest tak, że uczniowie mają tylko te zajęcia z S2. Zależy to wszystko też od książki, od podręcznika. Są różne serie książek, które właśnie mają dodatkowe ćwiczenia także dla uczniów, dla których język fiński nie jest językiem ojczystym. Sama używam podręcznika o nazwie Kettera, który pokrywa jakby cały program nauczania języka fińskiego w szkole podstawowej wyższej, to znaczy klasy 7-9. W niej są poruszane te same w zasadzie tematy, tylko nieco inny nacisk się na nie kładzie. Na przykład w niej jest mniej o historii języka, a z kolei większy nacisk jest na naukę odmiany czasowników. I jest więcej właśnie na to ćwiczeń niż w tym podręczniku na zwykły język fiński. No i oczywiście w tych ćwiczeniach językowych, ćwiczeniach ze słownictwa, bierze się pod uwagę, że zakres słownictwa ucznia może być różny, może być niższy. I te na przykład teksty do czytania są przygotowane w takim prostym języku fińskim, ale one są na tyle dobre, że wielu nauczycieli języka fińskiego, tego S1, mówi, że one by były również całkiem dobre dla wszystkich pozostałych uczniów też. Są po prostu łatwiejsze. Czyli to mówi o tym, co robicie na zajęciach. Uczycie się, ćwiczycie gramatykę i czytacie teksty. Język fiński, jak i język fiński jako język obcy, to dziedzina nauki, w związku z czym uczymy się nowych rzeczy. Jest to także nauka pewnej sprawności, więc uczymy się sprawności językowej. Jest to też w jakimś stopniu dziedzina sztuki, czyli uczymy się także literatury, czytamy teksty literackie. Oczywiście wybieram takie, które dla moich uczniów są odpowiednie, jeśli chodzi o poziom języka, ale także takie, które zawierają trudniejsze i starsze fińskie słownictwo. Takie po prostu, w których historia jest jasna i po przeczytaniu których możemy właśnie porozmawiać. No i te teksty do czytania wybieram oczywiście też na podstawie grupy uczniów, z którą pracuję. Zupełnie tak samo jak na zajęciach z języka fińskiego jako ojczystego. Zapytam jeszcze o to, ponieważ sama jestem nauczycielką, i w Polsce było tak, że trzeba bardzo ściśle przestrzegać programu nauczania i spełniać kryteria. Czy w Finlandii też tak jest? Czy jednak nauczyciel fiński ma wolne ręce
No, nauczyciel w Finlandii musi przestrzegać programu nauczania. Zapytałam o to kiedyś na takim szkoleniu z oceniania, ponieważ wiem, że niektórzy nauczyciele prowadzący zajęcia z SKX uczą na podstawie podręcznika język fiński dla obcokrajowców typu Suomen, Mestari czy inne. Tylko później nie bardzo rozumiem, w jaki sposób oceniają według kryteriów w programie nauczania. I otrzymałam wtedy jasną odpowiedź, że nauczyciel może stawiać nacisk, ale nie może nie uczyć. I faktycznie przestrzeganie programu nauczania to obowiązek nauczyciela. A czy jest to program nauczania taki ogólnokrajowy, czy jest to sprawa wewnątrzszkolna? Jest to program ogólnokrajowy, natomiast w poszczególnych gminach decydujemy już o bardziej szczegółowym zakresie tego programu. Jakieś 2 lata temu w Hämeenlinnie tworzono własny program nauczania. I wtedy zdecydowaliśmy, jakie rzeczy uczymy w 7 klasie, w 8 klasie, w 9 klasie, na które będziemy kłaść nacisk. I właśnie w ten sposób możemy zmodyfikować w obrębie własnej gminy ten ogólnokrajowy program nauczania. Ciekawe, ciekawe. A czy jest jakaś określona ilość godzin w tygodniu na właśnie zajęcia z SKX? No nie jest, chociaż sama życzyłabym sobie, żeby była jakaś określona ilość zajęć, ilość godzin. Są tu faktycznie różne opinie na ten temat, czy uczeń powinien być bardziej na zajęciach, więcej na zajęciach SI1, na tych zajęciach z języka fińskiego jako ojczystego, czy powinien więcej uczęszczać na zajęcia z fińskiego jako dodatkowy. Sama uważam, że w zasadzie wszyscy korzystają na tych zajęciach z SKX. Są to mniejsze grupy. Można się bardziej skupić na potrzebach danego ucznia. Można uczyć również biorąc pod uwagę jego indywidualne językowe potrzeby. Może niektóre rzeczy omawiamy trochę mniej, ale z kolei są też takie, na które możemy nałożyć większy nacisk i którym możemy więcej czasu spędzić albo trochę wolniej. A to była długa odpowiedź, a krótka odpowiedź to po prostu, że nie jest określona ilość tych godzin w tygodniu na język fiński jako obcy. Od razu przychodzi mi do głowy takie pytanie, ponieważ ostatnimi czasy było dosyć dużo w mediach fińskich poruszany temat tego, że uczniowie uczęszczający na zajęcia SKX, te dodatkowe, mają trochę słabszą sytuację w porównaniu z Finami, jeśli chodzi o dalszą naukę, czyli dostanie się na uczelnie, na uniwersytety. To wyszło także w moim którymś poprzednim podcaście, kiedy przeprowadziłam wywiad z uczniem liceum w Finlandii, z polskim uczniem. I właśnie on wspomniał, że nie chodzi na zajęcia SKX, tylko chodzi na te zwykłe zajęcia. I tak zdecydowali w rodzinie, ponieważ właśnie z obawy, że później będzie mu trudno dostać się na studia. No i właśnie, co ty myślisz? Czy ja powinnam się w związku z tym martwić? No nie uważam, że powinnaś się martwić w tych rozmowach, które miały miejsce w mediach. Mówiono dosyć błędnie i dosyć nieprawdziwych informacji udzielono. Dziennikarze, którzy wyrażali swoje opinie, zupełnie nie mieli wiedzy na temat, jak wygląda nauczanie języka fińskiego na zajęciach SKX. Bo przecież mowa jest o dosłownie kilku godzinach lekcyjnych w szkole w tygodniu, gdzie uczeń uczy się właśnie na zajęciach tych dodatkowych SKX, podczas gdy przez cały tydzień chodzi na
zupełnie normalne zajęcia ze wszystkimi innymi, z Finami, i uczy się wszystkich innych przedmiotów dokładnie tak samo jak fińskie dzieci. Wiem, że wcześniej popełniono wiele błędów związanych właśnie z nauczaniem SKX. Nadal błędy się pojawiają, ale jest ich dużo mniej, bo bywało i tak, że niektóre dzieci były wręcz zmuszone do uczenia się na tych zajęciach SKX, pomimo tego, że poziom języka fińskiego był zupełnie wystarczający, żeby uczyć się na zajęciach tych podstawowych, generalnie na podstawie nazwiska. Był taki uczeń przydzielany na zajęcia SKX. Ale generalnie trzeba podkreślić fakt, że chodzi tutaj o dosłownie kilka godzin w tygodniu danego ucznia. Te kilka godzin, wcześniej wspomniane 2-3 godziny w tygodniu, gdzie uczeń uczy się właśnie na tych zajęciach dodatkowych z języka fińskiego. No i to, co tutaj właśnie zastanawia, to czy są problemy, jakieś trudności w dalszej nauce. I sprawdziłam dokładnie na stronie Rady Edukacji Fińskiej, że uczniowie, którzy piszą maturę z języka fińskiego jako ojczystego lub języka fińskiego jako język drugi, poziom ocen jest ten sam. Kiedyś faktycznie był taki błąd, że pisząc maturę z języka fińskiego jako dodatkowy, jako drugi język, to trzeba było uzyskać bardzo wysoką notę, żeby później to się liczyło jakby w egzaminach wstępnych na studia, ale obecnie ten błąd jest wyeliminowany i obydwie matury są traktowane i oceny z tych matur są traktowane na tym samym poziomie. Ja nie widzę w ogóle, żeby to było jakąś szkodą dla ucznia uczęszczać na zajęcia z języka fińskiego jako dodatkowy. Jest oczywiście dużo też korzyści płynie z uczenia się tego języka fińskiego jako dodatkowy. Natomiast no oczywiście, jeżeli uczeń zna język fiński na takim poziomie, że nie ma żadnych różnic, no to faktycznie pewnie nie czerpie żadnych korzyści z uczęszczania na zajęcia SKX. Sama też szczerze mówię uczniom, jeżeli zauważę, że nie ma żadnej korzyści, jeżeli będzie chodził na te zajęcia dodatkowe, że może przenieść się na zajęcia z języka fińskiego normalne. No a co jeżeli rodzina właśnie zdecyduje, że nie chce, żeby dziecko uczęszczało na te zajęcia SKX dodatkowe, tylko właśnie na te zwykłe? Czy to jest jakiś trudny proces? Czy jest to w ogóle rozsądna decyzja? No czasami oczywiście to jest sensowne takie rozwiązanie. Proces jest łatwy i decydują o nim opiekunowie, ucznia, rodzice. Nauczyciele decydują właśnie, czy o przydziale ucznia na zajęcia z fińskiego jako dodatkowy SKX czy na S1. Ale finalnie słowo ostateczne ma oczywiście... mają rodzice i zazwyczaj wystarczy wysłać wiadomość do nauczyciela przez ten wewnętrzny szkolny system Wilma z taką informacją, że chcemy, aby nasze dziecko uczęszczało na S zajęcia S1 i to jest tyle. Tak to przynajmniej działa w naszej szkole, że nie jest to bardzo skomplikowany proces. To, co mnie kiedyś zmartwiło nieco, kiedy Marta była jeszcze w szkole podstawowej tej do 6 klasy, na którymś etapie nauki pojawiły się gdzieś jakiś problem. Już nie pamiętam dokładnie jaki, jakiś problem językowy, czymś sobie nie poradziła. Chciałam to wyjaśnić właśnie z nauczycielką języka. W jaki sposób ja mogę pomóc mojemu dziecku, co mogę zrobić, żeby on jakby tą sytuację naprawić, czy pomóc jej w kwestiach języka. I wtedy otrzymałam odpowiedź ze szkoły, że nie martw się, Marta jest obcojęzyczna, fiński to jest język obcy dla niej, więc jakby to jest zupełnie normalne. No a ja właśnie nie chciałam, żeby mojemu dziecku przyklejono taką łatkę, że to jest dziecko obcojęzyczne, więc no, nie będzie tak dobre jak fiński uczeń. Chcielibyśmy, żeby nasze dziecko uczyło się tak, jak powinno, żeby nie zostawało gdzieś w tyle,
Że oczywiście rozumiemy, że potrzebuje to wsparcie językowe w języku fińskim, ale nie chcielibyśmy, żeby nieznajomość języka fińskiego jako ojczystego wpływała na jej dalszą naukę, na dalszy proces nauki i żeby właśnie wpływała w sposób negatywny. To ten młody człowiek, który uczy się języka fińskiego, w przyszłości nie usłyszał, że chcąc na przykład zostać lekarzem, żeby ktoś nie powiedział, no hej, ale no, ty jesteś z innego kraju, więc to, no, twój język fiński jeszcze nie jest taki super, musisz się jeszcze więcej uczyć, żeby zostać lekarzem w Finlandii. No właśnie czasem jest taka obawa, że naszemu dziecku jest przyklejona taka łatka, że to jest dziecko z innego kraju i no i właśnie taka obawa, jak to wpłynie na dalszą naukę. Tak, to jest bardzo ważna kwestia i trochę przykro, że takie uczucie się pojawiło, że od własnego dziecka nie oczekuje się tego samego, co od innych, tylko ze względu na to, że język ojczysty jest jakiś inny niż język fiński. Ja jestem zdecydowanie tego zdania, że należy od uczniów wymagać i trzeba ich wspierać tak, aby mogli wykorzystać swój cały potencjał. I w tym procesie właśnie SCACS zajęcia mogą stanowić integralną część, gdzie właśnie uczeń uzyska to wsparcie, no bo znajomość języka to jedno, ale są też właśnie takie drobne rzeczy, które nauczyciel SCACS również wyłapie i nauczy. Faktem jest, że w różnych zawodach wymagana znajomość języka jest różna. Są zawody, w których ze słabszą znajomością języka też można sobie poradzić, to dotyczy także Finów. I są zawody, które wymagają wyższej znajomości języka fińskiego. No i oczywiście uważam, że warto wymagać od uczniów uczęszczających na zajęcia SCACS właśnie czasem więcej, zwłaszcza wtedy, kiedy mają do tego jakąś językową smykałkę. Sama w stosunku do siebie mam taką nadzieję, że potrafię wymagać. No właśnie, to chciałam zapytać, czy rodzice powinni pomagać dziecku w nauce języka fińskiego, czy właśnie w nauce w fińskiej szkole, czy jest taka potrzeba i w ogóle jak to robić? No uważam, że jest to i możliwe, no i oczywiście z korzyścią dla ucznia, jeżeli rodzice mogą w domu pomagać. Oczywiście najlepiej by było, gdyby wystarczyła wyłącznie nauka z nauczycielem, ale bądźmy realistami, niekoniecznie tak jest i czasami ta nauka czy wsparcie rodziców jest przydatne. Wiadomo, że zawsze na plus jest, jeżeli rodzic gdzieś jest tam z tyłu i sprawdza, pomaga i wspiera w nauce. Sama mówisz tutaj dość otwarcie o Marcie, o twojej córce, więc powiem nieco więcej, chociaż zazwyczaj nie opowiadam o swoich uczniach. Zauważyłam właśnie sama, że razem z Martą robiłyście wspólnie jakieś notatki, coś razem pisałyście, co jest w ogóle świetną sprawą, w taki sposób super, że można pomóc dziecku, bo faktycznie w wielu rodzinach jest tak, że dziecko uczy się bardzo szybko języka fińskiego, uczy się tego języka mówionego, później w zasadzie w wielu sprawach służy pomocą swoim rodzicom, którzy języka fińskiego aż tak nie poznali albo w ogóle nie znają. Ale są to w końcu dzieci, młodzi ludzie, których jakby postrzeganie świata jest inne od dorosłych i dorosły ma właśnie to zaplecze wiedzy, zaplecze wykształcenia, umiejętności, które właśnie może przekazać swojemu dziecku. No właśnie to dorosły człowiek wie, jak powinien wyglądać na przykład jakiś dobry tekst, odnosząc się do mojego przedmiotu, którego uczę. Domownicy mają ogromny wpływ na rozwój, generalnie rozwój i naukę dziecka, bo przecież nauka to nie tylko nauka języka, ale też wielu innych rzeczy. No sama też wiesz, jako nauczyciel języka. Tak, to prawda. Sama zauważyłam, że wtedy, kiedy ja uczyłam się języka fińskiego, uczyłam się takiego bardziej języka literackiego, powiedziałabym, bardziej gramatyki też. Z kolei
Marta, chodząc do szkoły, przebywając z rówieśnikami, nauczyła się mówić w takim języku potocznym, w puchekieli. I teraz ja często mówię też innym, że to jest ważne właśnie nauczyć się tego języka takiego literackiego dla nas, dla dorosłych. Bo właśnie potem jesteśmy w stanie naszym dzieciom na przykład wytłumaczyć pewne rzeczy. Wytłumaczyć, co to jest, nie wiem, jakiś czas przeszły albo tryb rozkazujący. I na zajęciach z języka fińskiego dzieci w szkole uczą się właśnie pisać w tym języku literackim. No, gdy się nauczyły mówić w takim potocznym języku, potem nauka tego języka poprawnego to też jest jakiś proces. I ja miałam możliwość pomóc Marcie w tej nauce, bo kiedy ona mówiła na przykład memennan, idziemy, w tym puchekieli, to ja jej mówiłam, że tak, no to jest dobrze, ale kiedy chcesz napisać, to to trzeba napisać już inaczej, memenem. I byłam w stanie jej wytłumaczyć, dlaczego taka forma i wytłumaczyć, dlaczego mówi się inaczej, a pisać trzeba trochę inaczej. I dlatego właśnie nauka tego języka pisanego była dla mnie w trakcie mojej nauki istotna, bo potem mogłam swojemu dziecku pomóc i wyjaśnić, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej w języku. To całkiem dobre spostrzeżenie. Zapamiętam je i wykorzystam na przyszłość. Faktycznie uczenie języka fińskiego jest dla wszystkich takie samo, to znaczy dzieci uczą się najpierw mówić w puchekieli, później w szkole zaczynają też się uczyć właśnie tego języka właściwego. No i oczywiście to jest zawsze pytanie, ile bardzo trzeba uczyć tego języka mówionego, a ile tego języka pisanego. A również dla dzieci fińskich wcale to nie jest takie proste nauczyć się tego języka poprawnego, tego języka literackiego. Zwłaszcza jeżeli dziecko mało ogląda telewizji, czy słucha, czy czyta, to w domu używa się właśnie tego języka mówionego. Podobnie w rodzinie wielojęzycznej, czy w rodzinie, gdzie się nie mówi w języku fińskim na co dzień i nie ogląda się też wiadomości na przykład w języku fińskim, czy filmów, czy ten język fiński nie leci gdzieś w ciągu dnia w tle, to właśnie tym bardziej trudno jest tym rodzinom, których się mówi w innym języku niż fiński w domu. My w domu mówimy w języku polskim, słuchamy polskiej muzyki, albo może muzyki nie słuchamy, ale oglądamy filmy po polsku. I to też jest ważne, żeby rozwijać znajomość swojego języka ojczystego u swojego dziecka. To, co mnie czasem martwi, to to, że język polski nigdy nie będzie u mojego dziecka tak mocny, jak u dziecka, które uczy się w polskiej szkole. Marta nie chodzi do polskiej szkoły, więc ten język nie rozwija się na takim adekwatnym poziomie, jak u rówieśników w Polsce. Dodatkowo język fiński też nie jest na takim samym poziomie, jak wśród Finów, więc dla mnie to jest taki duży znak zapytania na razie, bo to jest oczywiście, cała sytuacja jest dla mnie nowa. Obserwuję z zaciekawieniem, jak moje dziecko używa różnych języków, nie tylko języka polskiego czy fińskiego, ale także na przykład angielskiego, czy też język szwedzki, bo przecież również w Finlandii dzieci uczą się w szkole języka szwedzkiego. No, tych języków jest całkiem sporo. Faktycznie w dzisiejszych czasach młodzież jest całkiem sprawna językowo. Pewnie może tak być, że żaden z tych języków, które znają, nie będzie tak mocny jak u kogoś, kto zna tylko jeden język. No jest oczywiście dużo korzyści i bardzo dobrze, że ludzie poznają, dzieci poznają języki. Widać, że język angielski to jest ten język, który najbardziej wychodzi, jak on taki najbardziej popularny. To widać w różnych pracach młodzieży, pracach dzieci. Tak, to prawda. Ale mam jeszcze parę pytań, może pewnie powoli trzeba będzie kończyć, ale chciałam zapytać, czy uczysz jeszcze innych przedmiotów niż język fiński w swojej szkole, czy to jest jedyny przedmiot, którego uczysz? To jest mój jedyny przedmiot, którego uczę. A czy ty masz na przykład na zajęciach nauczyciela wspierającego? To jest taki nauczyciel w Finlandii, który pomaga nauczycielowi właśnie w prowadzeniu lekcji, który wspiera i no jest takim dodatkowym jakby
no, powiedzmy, narzędziem, czy taką dodatkową osobą, która pomaga uczniom? Czy taką osobę masz też jakby na tych swoich zajęciach? Nie, zasadniczo ja jestem sama na zajęciach. Mamy w szkole też taki projekt Ice Hearts, który polega na tym, że jest jakaś właśnie osoba wspierająca i czasami się zdarza, że jest ona także na tych moich zajęciach i to bardzo fajnie, ale generalnie zasadniczo jestem sama. No właśnie, ja kiedyś pracowałam w Finlandii, w Hämeenlinnie, w szkołach różnych, jako właśnie nauczyciel wspierający i pomagałam na różnych zajęciach, między innymi na zajęciach z języka fińskiego. I sama byłam zaskoczona i wręcz dumna z siebie, że wow, potrafiłam wyjaśnić coś, jak na przykład się odmienia jakieś słowo i potrafiłam to wyjaśnić fińskiemu uczniowi, albo jaki jest właściwa forma, jaka jest odmiana, co to jest strona bierna, co to jest czas przeszły. To umiałam wyjaśnić. Ale powiedz mi jeszcze, a jak w kwestii zadań domowych? Czy dajesz swoim uczniom zadania domowe? No, niewiele tych zadań jest faktycznie. Chyba w ogóle tego przedmiotu język fiński jest generalnie mało zadań domowych. Chociaż może powinnam w sumie dawać więcej tych zadań. No jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że ponieważ uczę dzieci we wszystkich klasach w swojej szkole, od szkoły podstawowej tej niższego stopnia klasy 1-6 poprzez wyższego stopnia 7-9 i to bardzo się jakby program nauczania różni między tymi poziomami i moi najmłodsi uczniowie są w pierwszej klasie, a najstarsi w 9 klasie. I w tych klasach niższego szczebla zajęć z języka fińskiego jest około, powiedzmy, 5-6 godzin w tygodniu, a ja z uczniami mam jedną bądź dwie godziny. I w związku z tym właśnie niekoniecznie jestem w stanie jakby realizować dokładnie ten program nauczania ja, ale na przykład robię też tak, że mam zajęcia ze środowiska z trzecioklasistami i właśnie omawiamy słownictwo związane z tematyką środowiska. Bardzo często na przykład słownictwo związane właśnie ze środowiskiem jest dla uczniów trudne, w związku z tym przerabiamy to słownictwo dokładnie i omawiamy na zajęciach. Na przykład w tym tygodniu uczyliśmy się, co to jest przemysł, rolnictwo. Dla wielu dzieci na przykład słowo typu pole rolne, uprawne jest czymś zupełnie nowym, bo na przykład wychowują się w mieście. Nie jestem w stanie tego programu nauczania tak dokładnie śledzić, natomiast uczeń jest oceniany według kryteriów SCAX, czyli tego języka fińskiego jako obcy. No i właśnie dlatego, że nie zajmuję się uczeniem takim systematycznym, to nie zadaję zadań domowych i zadawanie zadań domowych jest już rzeczą, którą robi nauczyciel prowadzący dany przedmiot. Zwłaszcza, że to ten nauczyciel na następny dzień będzie mógł sprawdzić zadanie, kiedy ja na swoich zajęciach tego ucznia dopiero zobaczę w kolejnym tygodniu. Ale nie jest tak, że nie ma w ogóle zadań domowych w fińskiej szkole, bo czasami słychać, zwłaszcza w polskich mediach, mówi się czasem, że w fińskiej szkole nie zadaje się zadań domowych, co oczywiście jest nieprawdą, bo zadania się zadaje. Również ja uczę się nowych słówek razem z moim dzieckiem. Na przykład wczoraj nauczyłam się nowego słówka młodzieżowego hikke. Wiesz, co to znaczy? Znasz takie słowo? Tak, tak, znam. Ale zawsze mówię, że uwielbiam uczyć się z moją córką przedmiotów typu biologia, historia czy geografia, bo zawsze coś nowego sama się nauczę. Zawsze jakiegoś nowego słówka się nauczę. Ostatnimi czasy mieli jakiś sprawdzian z gatunków ptaków i przy okazji ja się mogłam nauczyć różnych gatunków ptaków, o których nawet nie miałam pojęcia w języku polskim. No i teraz się śmieję, że mogę różne ptaki rozpoznać, ich nazwy w języku fińskim, a nie wiem, jak się nazywają po polsku. Albo na przykład historia, czytanie o historii po fińsku i rozmawianie o niej po polsku. To też jest bardzo fajne i przydatne i my obydwie czerpiemy z tego dużo korzyści.
Tak, i to jest właśnie też ważne, że przy okazji język ojczysty, język polski jest również wzmacniany przez właśnie takie wspólne rozmowy. I to jest właśnie bardzo istotne i bardzo cenne, w jaki sposób rodzic może pomóc dziecku w nauce. No czasami taką pomoc dostaję, czasami nie, bo to też ja, kiedy uczyłam się w szkole, uczyłam się w trochę inny sposób i trochę innych rzeczy. Na pewno też się uczyłam różnych nazw ptaków, ale oczywiście ich już nie pamiętam. No, czasami sprawdzamy słówka oczywiście ze słownikiem, czasami z Wikipedią. Na przykład ostatnio było bodajże taki ptak o nazwie mezzo. Sprawdziłyśmy, że to po polsku się nazywa głuszec. Takie całkiem trudne słowo. No, przy okazji można się też czegoś nowego nauczyć w swoim własnym języku, niekoniecznie wyłącznie nowych rzeczy po fińsku. Ale są takie przedmioty, które no, niekoniecznie lubię, typu matematyka, i to słownictwo jest trudne i dla Marty, i dla mnie. Ale tak na pewno każdy już ma. I oczywiście to rozmawianie dużo przecież pomaga. Tak, to prawda. Czasem tak jest, muszę powiedzieć, że kiedy robimy jakieś zadania z matematyki i gdzieś tam chcę językowo wesprzeć córkę, to szczerze mówiąc chyba jednak łatwiej nam jest rozmawiać o matematyce po fińsku niż po polsku, bo jakby dla mnie to słownictwo związane z matematyką nie jest jakieś szczególnie bliskie, w związku z tym chyba zdążyłam też się nauczyć więcej rozmawiać o matematyce po fińsku. To też się czasem zastanawiam, czy jeżeli z kolei bym bardziej dorzuciła tego słownictwa polskiego matematyki, to czy to nie spowoduje jakiegoś większego jeszcze zamętu w głowie mojego dziecka. No ale Elena Maja, powiedz mi, czy macie sprawdziany w szkole? Czy nie ma zadań domowych i nie ma sprawdzianów? Owszem, robię sprawdziany w tych wyższych klasach 7 do 9, to właśnie ja przeprowadzam sprawdziany z języka fińskiego wśród swoich uczniów należących do tej grupy SKAKS. Natomiast w tych niższych klasach to już sprawdzianów nie robię ja, tylko nauczyciel przedmiotu. Jako że uczę dzieci ze wszystkich klas w naszej szkole od 1 do 9, to faktycznie jakby największy nacisk jest na te klasy 7-9. No i wtedy to jestem właśnie ja, która przeprowadza sprawdziany. Czyli rozumiem, że jesteś jedyną nauczycielką języka fińskiego SKAKS w waszej szkole. Tak, tak, dokładnie tak jest. A czy macie dużo uczniów obcojęzycznych w szkole? Około 100. Oczywiście jest więcej uczniów obcojęzycznych, ale ci, którzy uczęszczają na zajęcia SKAKS, to jest około 100. To się czasem zmienia, jest 105, 93, ale mniej więcej około 100. Jest wielu obcojęzycznych uczniów, nie wszyscy przynależą do tych SKAKS zajęć. Są na przykład tacy uczniowie, którzy mają jednego rodzica z innego kraju, więc są dwujęzyczne rodziny. Niekoniecznie to jest widoczne w statystykach szkoły, ale faktycznie tak, ilość uczniów jest całkiem spora. Wychodzi około 10% wszystkich uczniów w szkole. A czy macie jakieś zabawne chwile? Tak, oczywiście, że tak, całkiem sporo ich mamy. No, ja mam bardzo fajnych uczniów, jestem przekonana, że i oni lubią być na moich zajęciach, zwłaszcza, że to są zajęcia w takich mniejszych grupach, których właśnie mają odwagę, mogą rozmawiać swobodnie, mogą się zapytać o różne rzeczy. Jest taka bardziej intymna atmosfera, bo jeśli na przykład w grupie jest 45 uczniów, tak jak to bywa często w tych klasach 1 do 6, gdzie klasy są ze sobą, pracują ze sobą w parach, czyli na przykład klasa, nie wiem, trzecia A i B, C i D. Wtedy uczniów jest około na przykład 45 i wówczas jest na pewno dużo trudniej dotrzeć do nauczyciela, zapytać, czy odważyć się w takim większym gronie uczniów o coś dopytać. A kiedy uczeń może być właśnie z nauczycielem w takiej małej grupie, wtedy ma większą swobodę, żeby o coś dopytać i porozmawiać. Tak, ja też uważam, że to jest bardzo cenne, że uczeń ma możliwość porozmawiania swobodnie z osobą dorosłą w szkole.
Tak, ja też właśnie zauważyłam, że w naszej szkole bardzo często uczniowie rozmawiają swobodnie z nauczycielami, że nie ma takich barier. Ale właśnie jeszcze dodatkowo z nauczyciela przedmiotu CACS jeszcze bardziej jest większa możliwość, że jest taki bezpieczny dorosły, z którym jest łatwiej, przystępniej porozmawiać, bo jest tak jakby bardziej osiągalny. Sama pracuję już w tej szkole 5 lat i niektórych uczniów od tych 5 lat uczę, więc zdążyliśmy się już całkiem nieźle poznać. Tak, to jest bardzo cenne. Mnie też bardzo podoba się to, że uczniowie rozmawiają swobodnie z nauczycielami, czy to w trakcie lekcji, czy na przerwach. Ja też się tego nauczyłam, że właśnie z każdym można porozmawiać zupełnie swobodnie, bez ogródek, bez tajemnic. Zauważyłam różnice w podejściu do ucznia czy w rozmowie, gdzie pamiętam, że uczeń w którejś klasie zapytał nauczycielkę, ile masz lat, i ona zupełnie odpowiedziała szczerze na to pytanie, gdzie w Polsce myślę, że nadal są sytuacje takie, że nauczyciel odburknie albo odpowie, czemu pytasz, to nie czas i miejsce na takie pytanie, albo to nie jest twoja sprawa. Ja to bardzo cenię, że o wszystkim rozmawia się swobodnie i udziela się odpowiedzi szczerych. Czasami temat może być trudny, ale mimo to się o tym rozmawia z młodymi ludźmi całkiem otwarcie i w pełni, co jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. Mogę sobie też wyobrazić, że nie w każdej rodzinie jest czas na rozmowę. Nie każdy rodzic ma czas, żeby ze swoim dzieckiem porozmawiać na różne tematy. Porozmawiać o życiu. Właśnie szkoła ma tą, pełni tą dużą rolę w wychowaniu. To są całkiem dobre pozdrowienia dla szkoły, które można przekazać, że właśnie rodzice też doceniają tą robotę, którą wykonuje szkoła. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście my widzimy różnice, ale też doceniamy. Ja na przykład doceniam to, że moje dziecko jest bezpieczne w szkole, że otrzymuje bardzo dobre wykształcenie, chociaż może czasem niektóre rzeczy bardziej zastanawiają. Tutaj przez chwilę się zawahałam, bo użyłam chyba nie tego słowa, co chciałam, i zrobiłam jakiś skrót, więc przez chwilę tutaj wyjaśniałam, które słowo powinnam była użyć. No ale na szczęście Lena Maja zrozumiała, o co mi chodzi. W każdym razie moje pytanie, czy komentarz odnosił się do tego, że czasami zastanawia nas właśnie fakt, czy zajęcie na przykład z tego ESCOG, z tego fińskiego dodatkowego, to jest dobry wybór, czy dziecko jednak powinno chodzić na te zwykłe zajęcia ze zwykłego fińskiego. Takie kwestie zastanawiają, zwłaszcza jak się śledzi fińskie media i nie jest się pewnym, czy to dobrze, że dziecko jest właśnie na tym ESCOGS. I z kolei czasami też jest takie wrażenie, albo niektórzy myślą, że no jeżeli dziecko już chodzi na S1, to znaczy, że już zna język tak w 100% ten fiński i nie potrzebuje już żadnego wsparcia, jest w ogóle już całkowicie jak Fin. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem całkiem zadowolona, że moje dziecko uczestniczy w tych zajęciach ESCOGS. A jeszcze to chciałabym powiedzieć, mówi Lena Maja, że zajęcia ESCOGS to nie są zajęcia wspierające czy specjalne. Bardzo często właśnie w mediach mówi się, że zajęcia z ESCOGS, te dodatkowe zajęcia, to są zajęcia takie wspierające. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to oddzielny przedmiot szkolny. To nie są zajęcia specjalne, jest to oddzielny przedmiot. Troszkę w inny sposób zorganizowany, ale jest to przedmiot, który ma swój sposób oceniania, swoje kryteria. Jest zupełnie oddzielnym przedmiotem. Jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia ESCOGS, to nie znaczy, że jest to uczeń, który wymaga jakiegoś dodatkowego wsparcia. Zajęcia takie wspierające w Finlandii to jest zupełnie inna kwestia. One się odbywają w takich 3 etapach i osobą odpowiedzialną za nie, za takie zajęcia jest nauczyciel specjalny czy nauczyciel pedagog w szkole. A ja nie jestem ani nauczycielem wspierającym, ani też nauczycielem pedagogiem specjalnym. Jestem po prostu nauczycielem przedmiotu.
Tak, to bardzo ważne, co powiedziałaś, bo faktycznie możemy, rozpoznajemy te zajęcia SCACS jako zajęcia wspierające. To jest to bardziej jako takie wzmocnienie, ale jest to oddzielny przedmiot faktycznie. Czy jest jeszcze coś, o czym chciałabyś powiedzieć? Mnie aktualnie nie przychodzi już więcej pytań do głowy. No, ja myślę, że całkiem szeroko omówiłyśmy już ten temat i również poruszyłaś takie tematy, które i dla mnie były ważne, właśnie żeby o nich opowiedzieć i udzielić Ci odpowiedzi. Bardzo fajnie, że w ogóle zechciałaś poruszyć ten temat uczenia języka fińskiego jako drugiego. Oczywiście są to słowa jednej nauczycielki tego przedmiotu, natomiast jestem pewna i przekonana, że wszystko to, o czym mówiłam, podzielają również inni nauczyciele tego przedmiotu, z którymi często rozmawiam. No tak, to jest bardzo ważny temat. Właśnie również dlatego, że w jednym z moich podcastów wyszło właśnie to, że może ten SCACS jako przedmiot nie jest jakimś najlepszym wyborem dla obcojęzycznych dzieci. Więc pomyślałam, że muszę koniecznie ten temat trochę bardziej zbadać i właśnie porozmawiać z kimś kompetentnym i od razu przyszłaś mi ty do głowy. Zarówno dla tych, którzy z Polski śledzą, powiedzmy, to moje życie poprzez moje podcasty, gdzie właśnie w Polsce nie ma zajęć takich dodatkowych dla obcokrajowców z języka polskiego. Dlatego chciałam jakby ten temat poszerzyć i powiedzieć, co to właściwie jest, co to znaczy i czym to się je. Ale także dla tych rodziców, którzy mieszkają w Finlandii i może jeszcze nie do końca znają tutaj, prawda, sposoby nauczania i może chcieliby się dowiedzieć więcej, co się na tych zajęciach dzieje, jak to w praktyce wygląda i jak te zajęcia działają. Ja też jestem bardzo zadowolona, że właśnie poruszyłaś też temat, w jaki sposób rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w szkole. Oczywiście zgodnie ze swoimi możliwościami i z samym zainteresowaniem. Bo może i tak będzie, że rodzice nieco przeceniają znajomość języka swojego dziecka i jakby nie zauważają tego, nie biorą pod uwagę, że oni jako dorośli ze swojej perspektywy mają bardzo dużo do zaoferowania dziecku i właśnie to ich wsparcie i ich wiedza jako osoby dorosłej jest też bardzo ważna w rozwoju. Już właśnie samo to sprawdzanie zadań, czy uczestniczenie w tych zadaniach domowych i rozmawianie z dzieckiem, to już jest właśnie całkiem spora pomoc. No to może jest taki mały problem, że nie zawsze czas starczy na wszystko i no i oczywiście to też często zależy od samego dziecka. Na szczęście ja mam takie dziecko, które tak myślę, że wszystko w miarę ogarnia i jeżeli czegoś nie wie, nie rozumie, to pyta. Nawet wczoraj trochę się śmiałyśmy z tego pytania się o wszystko, bo opowiadałam Marcie, że kiedy ja chodziłam na kurs i ty mnie uczyłaś, to ciągle zadawałam pytania i o wszystko pytałam i pytałam. I właśnie tak poprzez te pytania się uczyłam fińskiego. No i właśnie również moje dziecko, odkąd tylko się obudzi, to zadaje pytania ciągle i ciągle pyta. I sama też przyznała, że tak, tak, oczywiście ja też ciągle pytam o wszystko Lenę Maję, więc tak mi się przypomniało, że w tej kwestii to jesteśmy właśnie takie same. Ale dobrze, kiedy dziecko pyta, a dorosły potrafi na te pytania odpowiedzieć. No dobra, ale myślę, że teraz już bardzo serdecznie Ci podziękuję za ten wspaniały wywiad, mój pierwszy wywiad po fińsku, taki nagrany. Oczywiście ja dużo mówię generalnie po fińsku, ale jeszcze nikt moich wypowiedzi takich publicznych w sumie nie nagrywał, więc tym bardziej Ci serdecznie dziękuję za to miłe doświadczenie. Ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło posłuchać, jak dużo nauczyłaś się. Jestem pełna podziwu, że była to rozmowa w języku fińskim. I również bardzo dziękuję. Było bardzo miło porozmawiać o nauczaniu SCACS i również dla Was dobrej wiosny. Życzę Ci samych sukcesów i powodzenia w pracy, no i oczywiście dobrej wiosny. Kertoa tästä SCACS-opetuksesta ja samoin hyvää kevättä teille. Kiitos.
A ja na koniec dziękuję moim słuchaczom, że byli, mam nadzieję, aż do samego końca ze mną. Mam też nadzieję, że udało mi się już tak naprawdę w pełni ten temat zajęć z fińskiego jako języka obcego poruszyć i dostaliście pełną dawkę odpowiedzi. Będę pracować nad następnymi podcastami. Zobaczę, jak ten pierwszy mój wywiad wyszedł i będę myślała o kolejnych. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeszcze bardziej zapraszam do komentowania, do wysyłania wiadomości i wszelkiego typu komentarzy. I oczywiście też, jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście o czymś szczególnie z mojej strony usłyszeć, ja bardzo chętnie, bez ogródek, opowiem Wam, jak jest tutaj w Finlandii. Życząc Wam również dobrej wiosny, która powolutku zaczyna się w Finlandii. Pięknie świeci słońce od paru dni. Serdecznie pozdrawiam. Moi.